Wyobraźcie sobie, że tutaj wszędzie są podstawy do kolumn i były kolumny, czyli ta sala była ogromna, ileś tam metrów w górę, powierzchnia wielka. Nie robi wrażenia. Cześć Wam! Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nagrywamy w tym miejscu, czyli w naszym takim ulubionym kąciku podróżniczym w domu, ale czasem w podróży zdarza się tak, że nawali mikrofon, czasem może coś stać się z plikiem, a czasem po prostu jest taki pęd, taka gonitwa, że zwyczajnie nie ma czasu na to, żeby gdzieś tam w drodze pogadać, poukładać myśli i żeby nie pieprzyć najzwyczajniej bez sensu. A dzisiaj właściwie kończymy naszą opowieść o Iranie, o tych pięknych miejscach w Iranie i chcieliśmy pokazać Wam ostatnie miejsca, które zostawiliśmy sobie w sumie na deser. Antyczną Persję. Zobaczycie Persepolis, miasto założone w 518 roku przed naszą erą przez króla Dariusza i później rozbudowywane przez Xerxesa. W tamtych czasach Persepolis było uważane chyba za najpiękniejsze miasto antycznego świata, piękniejsze niż greckie antyczne świątynie, antyczne miasta. My mieliśmy to szczęście oglądać jedno i drugie i wiecie co, chyba coś w tym jest. Persepolis jest naprawdę ogromne. Ruiny, które pozostały do naszych czasów, są ogromne i są przepiękne i dają wyobrażenie o tym, jak Persepolis mogło wyglądać w tamtych czasach. Zobaczycie grób Cyrusa, pierwszego króla Persji, który tak naprawdę wyzwolił Persów spod panowania Medów i dał początek świetności naprawdę wielkiemu krajowi, które w tamtych czasach ciągle walczyło z Grekami ze zmiennym szczęściem i ze zmiennym skutkiem. Raz wygrywali Grecy, raz wygrywali Persowie. Aż ostatecznie skończyło się to tak, że Aleksander Wielki położył kres Persji i teraz oglądamy tylko i wyłącznie ruiny. Zapraszamy, pooglądajcie sobie, jak wygląda Persepolis i jak wygląda Pasargada. Na koniec parę takich ciekawostek. Zastanawialiśmy się, jak Persepolis mogło się rozwinąć, rozbudować takie duże i od samych Persów dowiedzieliśmy się, że było to możliwe dlatego, że Persepolis nie budowali niewolnicy, a wynajęci robotnicy, którzy normalnie otrzymywali pensje, mieli swoje domy, mieli nawet ubezpieczenie i płatne urlopy, co jest po prostu niewiarygodne, bo w tamtych czasach, czy w Egipcie, czy w innych krajach, to właściwie posługiwano się tylko i wyłącznie siłą niewolniczą. Do Persepolis, czy do Pasargady dostaniecie się w dosyć prosty sposób, jadąc z Isfahanu do Shirazu. My skorzystaliśmy z taksówki. W momencie, gdy byliśmy w Iranie, wszystko było naprawdę obłędnie tanie. Zapłaciliśmy właściwie grosze za przejechanie 400 km i sympatyczny kierowca zatrzymał się w każdym miejscu, gdzie mieliśmy życzenie i mogliśmy zobaczyć każde z tych miejsc antycznej Persji. Persepolis znajduje się 70 km od Shirazu, więc to jest bardzo blisko. Polecałem Wam szczególnie, żeby tam podjechać. Wejście kosztuje tyle, ile w każdym miejscu w Iranie. Kosztuje 200 tysięcy riali, o ile dobrze pamiętam. To jest stała cena za bilety do wszystkich takich miejsc, czy do muzeów, czy do jakichś pałaców.
więc to na kieszeni Europejczyka naprawdę są śmieszne pieniądze. Po drodze zobaczycie też Pasargadę, więc dobrze sobie zaplanować, obejrzeć na mapie, jak to wygląda, zaplanować całą trasę i w drogę. No, wrażenia są naprawdę niesamowite. W Persepolis jeszcze taka ciekawostka, której na przykład nigdy nie widzieliśmy w Grecji. Irańczycy przygotowali wizualizację, wykorzystując współczesną technologię VR, gogle VR od Samsunga. Może one nie wyglądają najbardziej świeżo, są naprawdę mocno już zniszczone, ale zakładając te gogle, można obejrzeć, wyobrazić sobie właściwie i zobaczyć to w wirtualnej rzeczywistości, jak kiedyś Persepolis wyglądało w całej okazałości. Naprawdę na mnie to zrobiło wrażenie. I takich punktów, gdzie te gogle możemy zabrać i uruchamiają się one i pokazują nam różne miejsca z dawnego Persepolis, jest tam kilka. Warto pamiętać o tym, że wchodząc do Persepolis, takie gogle sobie trzeba po prostu wypożyczyć i później w każdym z takich miejsc obejrzeć, jak to wygląda. Jeżeli podobało Wam się Persepolis, jeżeli podobało Wam się to miejsce i Pasargada, zostawcie lajka i suba. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnej podróży z kolejnego miejsca.